dziękuję za zaproszenie do Polskiej Akademii Nauk. To jest dla mnie duże wyróżnienie. I zacznę może od tego, że wiem, że moje wystąpienie jest nagrywane, to chciałbym zastrzec, że wszystkie poglądy, które zaprezentuję w swoim wystąpieniu, można przypisać wyłącznie mojej osobie, a nie instytucji. Jak zwykle po wykładzie pani profesor Łętowskiej muszę zmienić nieco tematykę swojego wystąpienia. Często inspiruje, że nie powiem o tym, co chciałem powiedzieć, ale nawiążę do wystąpienia pani profesor. Jednego, znaczy będę chyba częściej nawiązywał, ale o jednej rzeczy chciałem powiedzieć już w tej chwili. To znaczy, że rzeczywiście mamy do czynienia z taką daleko idącą ewolucją prawa konsumenckiego. W czym ona się przejawia? No, wspomniałem pani profesor, że to jest pewna publicyzacja ochrony konsumenta. My jesteśmy przyzwyczajeni, że przepisy ochrony konsumenta to te dyrektywy od lat 80. nieuczciwe klauzule, sprzedaż na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, potem dyrektywa horyzontalna, odpowiedzialność za produkt. W tej chwili widzimy, że konsument potrzebuje bardzo często ochrony w stosunkach prawnych nasyconych bardzo silnie prawem publicznym. To jest jedna rzecz, a druga to jest kwestia nowych technologii, konsument, a nowe technologie, dlatego że tutaj napotykamy na wyzwanie wynikające, że nie wiadomo, kto jest konsumentem przy używaniu tych nowych technologii. Mamy mnóstwo spraw w agendzie Trybunału dotyczących linkowania, dotyczących tak zwanych Pirate Bay, czyli ściągania nielegalnych plików, Safe Harbor, czyli powiedzmy gromadzenia danych. Mieliśmy bardzo ciekawą sprawę, w której sąd ze mną się nie zgodził, dotyczącą podawania hasła identyfikacji swojej tożsamości przy Wi-Fi, co moim zdaniem prowadzi do tego, że zwykły sklepikarz czy właściciel hoteliku ma dostęp do informacji, kto korzystał z jego sieci Wi-Fi. Tak, to są wyzwania, przed którymi w tej chwili stoimy i to są wyzwania, które rozwiąże sam Trybunał Sprawiedliwości, potrzebuje współpracy sądów krajowych i takiego formułowania pytań, które no, umożliwią odpowiednie zidentyfikowanie tych problemów. Moja kolejna uwaga wstępna to ja oczywiście przedstawię pewne zagadnienia z punktu widzenia Trybunału Sprawiedliwości, jak my pewne rzeczy odbieramy, jak pewne rzeczy są pojmowane w orzecznictwie naszego Trybunału, ale muszę powiedzieć, że ja bardzo liczę na uwagi z Państwa strony. Myśmy w zeszłym poniedziałek mieli takie wewnętrzne spotkanie wszystkich członków obu sądów Unii Europejskiej, między innymi na temat naszej legitymizacji, aktywności. Była mowa o tym, że musimy częściej przyjmować zaproszenia na spotkanie z sędziami państwa członkowskich. Także jeszcze raz bardzo dziękuję panu Mateuszowi Podkowskiemu za to zaproszenie. Nie tyle, żeby komentować nasze orzecznictwo, bo nam tego nie wypada robić, ale żeby wsłuchiwać się w państwa głosy, jak państwo je oceniacie. Dlatego, że tak kiedyś jeden z polskich sędziów mi powiedział po jakichś tam moich opiniach w sprawach dotyczących, nie wiem, czy klauzul umownych, czy gdyby on miał się stosować do tych moich wytycznych, to miał największe zaległości w sądzie. Także tego typu głosy też są potrzebne, żebyśmy mieli świadomość, z jakimi wątpliwościami spotykają się, jakie wątpliwości napotykają sędziów. Wystąpienie swoje podzielę na dwie części. Najpierw powiem o karcie praw podstawowych w zakresie ochrony konsumenta, na ile można się na nią powoływać, jak ona oddziałuje na stosunki prawne, na toczące się postępowania. A w drugiej części chciałbym odnieść, no takiej bardziej szczegółowej, chciałbym odnieść się do przykładu dotyczącego podnoszenia pewnych kwestii z urzędu i jak to wygląda w uczciwie Trybunału, w jakim kierunku orzecznictwo ewoluuje i ewentualnie, żeby sprowokować dyskusję, usłyszeć od Państwa, jak Państwo to oceniają jako liniowi sędziowie napotykający na tego typu problemy w swojej codziennej pracy. Trybunał Sprawiedliwości oczywiście niezwykle często jest konfrontowany z koniecznością dokonania wykładni przepisów służących ochronie konsumenta w
postępowaniach przed sądem krajowym. I jedna kwestia szczególna to jest to, że w takich sytuacjach mamy najczęściej do czynienia z różnego rodzajami postępowaniami szczególnymi. Kwestie dotyczące ochrony konsumenta najczęściej nie pojawiają się w zwykłym postępowaniu tradycyjnym, kontradyktoryjnym. To są różnego typu postępowania nakazowe, upominawcze, bez udziału jednej ze stron. Ja specjalnie nie odnoszę się do polskiego prawa, ponieważ jak Państwo wiecie, nie mogą przydzielane sprawy sądów polskich. Dlatego będę się odnosił do takich bardziej perspektywy prawa porównawczej, czy różnego typu injunctions, nakazy, stwierdzenia wykonalności, powiedzmy na przykład naszego aktu 777 kodeksu postępowania cywilnego, czyli nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. I muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że jak zacząłem pełnić swoją funkcję rzecznika w 2013 roku, to pamiętam, że ówczesny pierwszy rzecznik powiedział, wiesz, mamy dużo takich spraw hiszpańskich dotyczących kredytów hipotecznych, nikt tego nie chce wziąć, ty jesteś najmłodszy, ktoś musi. Czyli miał to bardzo ważne, taki dopis Boże, ale muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu tego nie żałuję, dlatego że pozwoliłem mi tę sprawę, miałem o tyle szczęście, że mam jednego ze współpracowników, Hiszpankę w swoim gabinecie, więc ona wiele rzeczy mi była w stanie wytłumaczyć, ale absolutnie tego nie żałuję. I teraz odnosząc się do niektórych zagadnień, będę przywoływał często przykłady sprawy hiszpańskiego, co stało mi się bliskie. Gdy chodzi o kartę praw podstawowych, to mamy kilka postanowień, które mogą oddziaływać na stosunki, na spory konsumenckie. To przede wszystkim artykuł 7, znaczy nie przede wszystkim, jako pierwszy, bo wskaźnie będę kolejności. Artykuł 7 stanowiący, że każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się. Pozornie ten przepis nie dotyczy prawa konsumenckiego, ale właśnie w sprawach hiszpańskich, gdy chodziło o postępowania egzekucyjne w odniesieniu do wierzytelności wynikającej z kredytów hipotecznych, ten przepis był bardzo często powoływany, dlatego że Polskiemu Sądowi Najwyższemu powiedzieć. Prowadziło do pozbawienia bardzo często konsumenta mieszkania. Drugi przepis to jest przepis artykułu 20, który stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa. Ten zasadniczy przepis artykułu 38 karty, który stanowi, że zapewnia się wysoki poziom ochrony konsumentów w politykach Unii. I wreszcie artykuł 47 dotyczący prawa do skutecznego środka prawnego i do bezstronnego sądu, czyli zasada skutecznego, efektywnego środka prawnego, w tym także mieści się kwestia pomocy prawnej. Zacznę od takich kwestii bardzo ogólnych, to znaczy jak ma się karta, jak prawa, zasady wynikające z karty oddziałują na postępowania toczące się przed sądami państw członkowskich. To bez wątpienia mamy do czynienia z pluralizmem wartości praw podstawowych chronionych na poziomie Unii i na poziomie poszczególnych państw członkowskich, czyli bardzo często przynajmniej nasz sąd musi dokonać wyważenia, czy wyższy poziom ochrony w państwie członkowskim jest dopuszczalny, czy jest niedopuszczalny, ale najważniejsze oddziaływanie karty to jest oddziaływanie na same postanowienia prawa Unii Europejskiej, prawa pochodnego, czyli na dyrektywy i na rozporządzenia. Państwo możecie mieć wątpliwość, często sądy krajowe mają wątpliwość, czy dane postanowienie, na przykład jakieś dyrektywy o ochronie konsumenta, jest zgodne z kartą, najczęściej artykułem 47, artykułem 38, czy artykułem dotyczącym ochrony życia prywatnego. Jako przykład to taka znana sprawa, pewnie większość Państwa o niej słyszała, dotycząca wybuchu wulkanu w Islandii i odwołania wielu lotów. To chodziło o sprawę, w której mamy taką aktywę dotyczącą odszkodowania dla pasażerów linii lotniczych w sytuacji, kiedy lot zostaje odwołany lub jest opóźniony.
odwołany, to tam się była wątpliwość, ale okazało się, że no, jedna pani musiała spędzić 7 dni w Lizbonie, pani z Holandii, na skutek tego, że były. Że odwołano wszystkie loty lotnicze i w sprawie tej Ryanair jako pozwany podniósł, że przepis tego rozporządzenia o odszkodowaniu, one naruszają swobodę działalności gospodarczej, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, bo nakładają nieproporcjonalne obciążenia na przewoźnika lotniczego, no bo przewodnik lotniczy, który zainwestował 10 euro za bilet, musiał zapłacić 2000 euro pewnej pani, która siedziała przez tydzień w Lizbonie. I Trybunał dokonał wyważenia z jednej strony tych przepisów chroniących prawa przedsiębiorczości artykuł 16, 17 karty i artykuł 38 dotyczący statuujący postulat ochrony konsumenta, doszedł do wniosku, że tego typu prawa konsumenckie są proporcjonalne, czyli dokonując wyważenia tych interesów, no to jest przypadek szczególny i można przedsiębiorcę lotniczego obciążyć nawet tak wysokim obciążeniem finansowym. Czyli to są te sprawy, kiedy my oceniamy, czy przepis prawa Unii jest zgodny z postanowieniami karty. Druga sytuacja to jest sytuacja, w której chodzi o dokonanie oceny, czy wyższy poziom ochrony praw podstawowych, także ochrony konsumenta, jest dopuszczalny w świetle karty praw podstawowych. Oczywiście ja tu nie mówię o dyrektywie harmonizacji minimalnej, którą przewidują, że państwa członkowskie mogą przyjąć o wiele dalej idące środki ochrony konsumenta, ale chodzi o sytuację, w której państwo członkowskie uważa, że w pewnym zakresie ochrona praw objętych kartą praw podstawowych, czyli na przykład konstytucji, idzie dalej niż przewiduje to karta. Nie napotkało na żadne orzeczenie dotyczące prawa konsumenckiego, ale mogę państwu podać sprawę Wittgenstein dotycząca zakazu używania tytułów arystokratycznych w Austrii, gdzie ten zakaz powodował, że osoba posiadająca tytuł arystokratyczny przypisany do nazwiska nie mogła używać tego nazwiska na terenie Austrii. I tutaj Trybunał uznał, że Austriacy z uwagi na Austrię jako państwo, które jak wiemy w 18 roku pozbyło się całej swojej monarchistycznej przeszłości do tego stopnia, że zakazało używania tytułów arystokratycznych, może tego typu obowiązki nałożyć nawet dla obywateli innych państw członkowskich, nawet jeżeli prowadzi to do uniemożliwienia korzystania z nazwiska, które dana osoba używa w swoim państwie ojczystym. I generalnie, jeżeli mowa o stosowaniu karty, to wiedzą państwo doskonale, że artykuł 51 mówi, że karta wiąże instytucje unijne, co do tego nie ma wątpliwości, więc wszystkie akty prawa Unii możemy oceniać w świetle karty praw podstawowych, ale wiąże także państwa członkowskie w zakresie, w jakim stosują prawo Unii. I to jest ten przepis, który będzie budzić olbrzymie wątpliwości w praktyce, to znaczy kiedy możemy powoływać się na kartę w odniesieniu do działań państwa członkowskiego. Najczęściej tutaj będzie chodzić oczywiście o działalność legislacyjną. Wiadomo, że w sytuacji, kiedy państwo członkowskie implementuje dyrektywę unijną, no to jest to stosowanie prawa Unii, czyli jeżeli są stosuje przepisy państwa członkowskiego implementujące dyrektywę. I tutaj w praktyce pojawiają się takie dwie wątpliwości. Jedna to jest kwestia tak zwanych odstępstw, to znaczy w pewnych sytuacjach prawo Unii Europejskiej dopuszcza, i to jest no, całe czasownictwo od lat 60. właściwie, że pewne swobody wynikające z traktatów mogą być ograniczane z powołaniem się na okoliczności godne ochrony. Więc państwo członkowskie może na przykład w tej sprawie zaniknąć, ale takich przykładów jest mnóstwo. I Trybunał póki co przesądza to w ten sposób, że jeżeli państwo członkowskie wprowadza dalej idący poziom ochrony, czy wprowadza jakieś ograniczenia w wykonywaniu swobód wynikających z prawa Unii, to działa w zakresie prawa Unii. Czyli jeżeli my powiedzmy
w celu ochrony konsumenta idziemy gdzieś, powiedzmy, dalej, to powoduje ograniczenie swobody świadczenia usług lub swobody przepływu towarów, to w takiej sytuacji państwo członkowskie działa w zakresie, stosuje prawo Unii i można do takich działań stosować, oceniać takie działania w świetle karty praw podstawowych. Wątpliwość dotyczy jeszcze jednego zagadnienia, mianowicie co w sytuacji, gdy, tu akurat też mówię jakieś dyrektywa nie ochrony konsumenta, ale ochrony pracownika, jeżeli prawodawca Unii harmonizuje pewien zakres ochrony praw pracowniczych, na przykład w przypadku niewypłacalności pracodawcy, a równocześnie przesądza, że pewien zakres roszczeń nie mieści się w zakresie tej dyrektywy. I w takiej sytuacji Trybunał orzekł, że jeżeli są to roszczenia czy prawa, które się nie mieszczą w zakresie dyrektywy, albo to jeżeli ustawodawca państwa członkowskiego wykorzystuje taką możliwość i wprowadza również ochronę tych uprawnień wyłączonych z dyrektywy, to nie działa, to jesteśmy poza zakresem stosowania karty. Bylibyśmy w zakresie stosowania karty tylko wtedy, kiedy te działania powodowałyby naruszenia którejś ze swobód wspólnotowych, chciałabym je uzasadnić. I ostatnia rzecz tej pierwszej mojej części wprowadzając, mam jeszcze 5 minut, prawda? Nawet więcej. To dobrze. To jest kwestia, która budzi moje bardzo poważne wątpliwości, mianowicie państwo wiedzą, że egzekwowanie, wykonywanie praw i prawa wynikających z prawa Unii przed sądami krajowymi podlega czemuś, co się nazywa w doktrynie autonomią proceduralną państw członkowskich, czyli tam, gdzie prawo unijne nie reguluje procedury dochodzenia pewnych praw, stosują przepisy krajowe z dwoma zastrzeżeniami. Zasada równoważności, że te prawa muszą być takie same, jak w przypadku podobnych praw wynikających z prawa krajowego, i zasady efektywności, czyli dochodzenie tych praw nie może być nadmiernie utrudnione lub praktycznie niemożliwe. I tutaj głównie chodzi o zasadę efektywności. Co ona oznacza i jaki jest stosunek tej zasady efektywności do artykułu 47 karty, który stanowi o tym, że każdemu musi posługiwać skuteczny środek prawny w celu ochrony praw wynikających z prawa. I muszę powiedzieć, że w kilku opiniach zdarzyło mi się, że miałem przygotowaną już całą opinię właśnie w sprawach konsumenckich, a potem kilka dni dyskutowaliśmy, czy sentencja, tak zwany dispositive opinii, powinien brzmieć, że artykuł 6 dyrektywy o nieuczciwych klauzulach umownych, wyjątkowo 13, w powiązaniu z artykułem 47 sprzeciwia się, czy artykuł 6 dyrektywy 93-13 o łączeniu zasadą efektywności sprzeciwia się. I to były często dyskusje, które zajmowały nam kilka dni. I z czego ta moja wątpliwość wynika? Mianowicie, czy to nie jest przypadkiem tak, że zasada efektywności w odniesieniu do praw konsumenckich, akurat tutaj mówimy o konsumentach, ona idzie dalej, ona przewiduje dalej idące uprawnienia konsumenta, aniżeli artykuł 47, który dotyczy dochodzenia wszystkich praw, wszystkich roszczeń. Poza tym mamy też taką wątpliwość, w gabinecie, jak dyskutujemy te zagadnienia, czy przypadkiem gdybyśmy powiedzieli, że artykuł 47 z artykułu 47 wynika coś więcej niż zasady efektywności, to czy nie mielibyśmy z naruszeniem podziału kompetencji pomiędzy Unią a państwa członkowskie, dlatego że karta w artykule 52 przewiduje, że postanowienia karty nie mogą rozszerzać kompetencji Unii kosztem kompetencji państw członkowskich. Cały czas mam to tyle głowy, że jeżeli w jakimś orzeczeniu byśmy powiedzieli, że artykuł 47 daje konsumentowi coś więcej, aniżeli zasadę efektywności z praktyk konsumenckich, to czy przypadkiem nie naruszyłbym artykułu 52 i doszedł do wniosku, że karta przyznaje nowe kompetencje Unii czy prawu unijnemu kosztem państw członkowskich.
I pozwolą Państwo, że przejdę teraz do tej kwestii takiej szczegółowej, mianowicie, znaczy tam może poszedłem kilka, jeszcze ewentualnie w czasie dyskusji o kilku kwestiach powiedzieć, ale no ja chciałem odnieść się do takiego zagadnienia, które budzi wątpliwości od dłuższego czasu, bo to orzecznictwo dotyczące tego, że sąd powinien z urzędu podnosić kwestii abuzywności klauzul w umowach zawartych z konsumentami, no to jest to rzeczywiście pochodzące z lat 90. oceanu, prawda, i tak dalej. Ale też mam świadomość, bo ilekro spotykam sędziów krajowych, to pewnie Państwo też to potwierdzicie, że to wcale nie jest takie proste, że sąd w sprawie konsumenckiej często nie dysponuje w ogóle umową, czy wydaje nakaz na podstawie weksla, bo to często, że przedsiębiorca nie przedstawia całej umowy, nie jest w stanie ocenić całego kontekstu, aby mógł dokonać oceny z tymi wszystkimi przesłankami, jakie wynikają z dyrektywy, czy mamy do czynienia z klauzulą abuzywną. I w jednej ze spraw hiszpańskich ja zetknąłem się z takim oto zagadnieniem, no tam rzeczywiście muszę powiedzieć, że jak przyjrzałem się bliżej możliwościom egzekwowania wierzytelności składników hipotecznych w stosunku do konsumentów hiszpańskich, to uznałem, że nasze prawo jest naprawdę na dość wysokim poziomie. Bo jest, że no, może tak, ale no, tam właściwie w Hiszpanii w przypadku egzekucji kredytów konsumenckich sądy nie miały jakiejkolwiek możliwości kontroli abuzywności klauzul. Wynikało to z tego, że banki wykorzystywały no coś, co jest odpowiednikiem naszego 777 kodeksu postępowania cywilnego, a do tego nakazy zapłaty w takich sprawach, czy te stwierdzenia, zadłużenia, bo to oczywiście nigdy nie są, to nie są te same postępowania, co nasze postępowanie nakazowe, następowało nie decyzją sądu, ale urzędnika sądowego, takiego nawet nie naszego frondarza, sekretarium judicial. W ogóle to też zwracam Państwu uwagę, że w niektórych państwach, to jest przykład Węgier, nakazy zapłaty są wydawane przez notariuszy, który oczywiście nie ma kompetencji sądu do badania abuzywności W Polsce też dyskutujemy, jakie są konsekwencje. No i w sprawach hiszpańskich bardzo często się okazywało, że w momencie, kiedy już egzekucja z nieruchomości była przedmiotem kredytu hipotecznego, była bardzo daleko, na bardzo zaawansowanym etapie, no konsument wnosił jakieś tam środki dostępne w ramach postępowania egzekucyjnego, no i pojawiało się bardzo często pytanie, czy w ramach rozpoznawania tych środków w postępowaniu egzekucyjnym sąd może badać abuzywność klauzul, które już są przedmiotem prawomocnego tytułu egzekucyjnego. No. I nasz sąd w kilku sprawach orzekł, że skoro ta kontrola nie nastąpiła w momencie postępowania, które prowadziło do wydania tego nakazu, injunction, czy jak to ktokolwiek zwał, czy stwierdzenia wykonalności, no to w takiej sytuacji na sądzie, który kontroluje postępowanie egzekucyjne, spoczywa obowiązek dokonania oceny abuzywności takich klauzul ze wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z pozbawieniem skuteczności tytułu egzekucyjnego. Moja wątpliwość, bo ja to pisałem opinię w jednej z takich spraw, muszę powiedzieć, że moje stanowisko to nie jest jednoznaczne. Ja pamiętam rozprawę, w której rządy państw członkowskich podnosiły taki argument, moim zdaniem w pełni przekonujący. To znaczy tak, z jednej strony Unia przyjmuje instrumenty służące ułatwieniu współpracy w nowych sprawach cywilnych, czyli rozporządzenie o europejskim nakazie zapłaty, rozporządzenie o europejskim tytule egzekucyjnym, w których to aktach właściwie sąd państwa wykonania jest pozbawiony jakiejkolwiek możliwości kontroli czegokolwiek zostało wydane w państwie wydane, prawda? Czy to jest nakaz zapłaty, czy zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. I państwa członkowskie mówią tak, no to jak to jest? Bo to by doprowadziło do sytuacji, że jeżeli roszczenie jest stwierdzone europejskim tytułem egzekucyjnym, czy europejskim nakazem zapłaty, a egzekucja toczy się w innym państwie członkowskim, to
organy egzekucyjne czy sądy nadzorujące egzekucji nie mają jakiejkolwiek możliwości wzruszenia tego pierwszego orzeczenia, a w sytuacji czysto wewnętrznej wy mówicie, no to niech sąd egzekucyjny sobie sprawdzi, czy ten sąd, który wydał na przykład nakaz zapłaty, uczynił to w sposób prawidłowy. Ja w swojej opinii napisałem, ponieważ no, nie proponuje się opinii, które idą w sposób oczywisty w prawie tymczasowemu orzecznictwu, napisałem, że jest to sytuacja wysoce niestosowna. Natomiast jako takie rozwiązanie tymczasowe, jeżeli rzeczywiście były w postępowaniu hiszpańskim tak istotne braki w zakresie skuteczności obrony konsumenta, że ten sąd wydający nakaz czy injunction nie miał jakiejkolwiek możliwości kontroli abuzywności klauzul, no to w drodze wyjątku może to robić sąd egzekucyjny, a nie tylko jako takie rozwiązanie tymczasowe prowadzące do tego, że wprowadzi się zmiany legislacyjne w prawie hiszpańskim, które umożliwią dokonywanie tego na etapie tego postępowania rozpoznawczego. Pojawia się wątpliwość, co zrobić, jeżeli te nakazy zapłaty, czy injunctions, czy tuły mogą być wydawane przez takie organy quasi sądowe albo pozasądowe, jak notariusze, no to wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest to, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze stroną konsumencką, jest niebezpieczeństwo, że podstawą roszczenia są umowy zawierające postanowienia nieuczciwe, mamy w taki sposób zawsze istniała możliwość, czy to przez notariusza, czy tego sekretarza sądowego, przekazania sprawy sędziemu, który będzie mógł w stanie to ocenić. Wiem, że to jest kosztowne, ale no to możemy sobie wszyscy powiedzieć, po co ochrona konsumenta kosztuje, znaczy, że ochrona konsumenta jest pewnym obciążeniem dla budżetu państwa, ale też nie ma wątpliwości, że jest to inwestycja opłacalna. To znaczy ochrona konsumenta, szczególnie na przykład w relacji z instytucjami finansowymi, to saldo się opłaca, bo zwiększa zaufanie ludzi do funkcjonowania instytucji finansowych. I jeszcze jedna kwestia, mianowicie też w tej samej sprawie no, rozważałem, czy te obowiązki, jakie z dyrektywy 93.13 i zasady efektywności są nakładane na organy sądowe państw członkowskich, czy one mają swoje źródło w samej dyrektywie, znaczy efektywności, czy w karcie. Tutaj stanąłem na stanowisku, że jednak w samej dyrektywie, że oprócz 47 karty dotyczy kwestii ogólnych w ogóle prawa do skutecznego środka prawnego, natomiast w odniesieniu do ochrony konsumenta to obowiązek przełamania takiej tradycyjnej pasywności sądu, szczególnie w postępowaniu cywilnym, on ma swoje źródło jednak szczególne w odniesieniu do dyrektyw konsumenckich. Trybunał oczywiście do tej kwestii się nie ustosunkował, bo nie miał takiego obowiązku, skonkludował tylko, że z samej dyrektywy no, wynika ten obowiązek, że jeżeli nie było możliwości jakiejkolwiek kontroli obowiązności klauzul na etapie postępowania zmierzającego do wydania tego nakazu czy injunction, no to ten obowiązek, to analogiczny obowiązek spoczywa na sąd, który kontroluje nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym w ramach środków przysługujących postępowaniu egzekucyjnym. I zakończę czym zacząłem, mianowicie tą kwestią ewolucji prawa konsumenckiego. I sprawa, która w tej chwili jest na wokandzie, gdzie to sprawa odbyła się wtorek, czyli sprawa Ubera, czyli wielką izbę odbierającą, trwają cały dzień. Ja się bardzo wiele nauczyłem dzięki tej rozprawie, bo myślałem, że mam instalację Ubera, ja stawiam tylko, żeby wiedzieć, jak się z tego korzysta, ale nie wiedziałem, że tych Uberów to jest bardzo wiele. Jest Uber Pop, Uber X, Uber Pro, w zależności od tego, kto
kto jeździ, jaki standard usługi, jaki sposób świadczenia tej usługi ustala. Pamiętam, że jedna z takich moich wątpliwości była, kto jest konsumentem w takiej usłudze UB, bo przy tym UB-ochronku są przecież zwykli kierowcy, którzy nie mają żadnych uprawnień, którzy nie płacą podatków, którzy tylko kupują aplikację, czyli możliwość, tej nie kupują aplikacji każdy ma swojego smartfona, tylko płaci za możliwość ściągnięcia aplikacji Ubera i jeździ jako kierowca. Czy ten stosunek między klientem a kierowcą jest stosunkiem klient-profesjonalista, bo ten biedny kierowca jest na tym... Bo się płaci, tak. Ale przy przewodzie społeczności też pojawiają się tego typu... Tak, sprawa jest mi dosyć bliska i szczerze mówiąc... Głośniej. A to nie, tak, ja może zakończę i otworzymy dyskusję. Także dziękuję Państwu za uwagę.